kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców października i nie będę oryginalna, ponieważ w każdych moich ulubieńcach mówię, że czas pędzi nam nieubłagalnie. Zanim się nie obejrzymy, będziemy mieć święta Bożego Narodzenia. Oddech. Także zapraszam Was bardzo gorąco na kosmetyki najczęściej używane i ulubione właśnie w październiku i zostańcie ze mną do końca, ponieważ na koniec filmiku będzie bardzo ważna dla mnie informacja. Mam nadzieję, że dla Was również, także zostańcie ze mną do końca. Na końcu filmiku odkryjemy po prostu tajemnicę Boogie, o której chcę Wam powiedzieć. Zaczynamy standardowo, zaczynamy od lakierów. Dwa ulubione lakiery, jeden na pewno nie będzie dla Was zaskoczeniem. Jest to oczywiście Rimmel Salon Pro 347 Disco Fever. Ja bardzo często w tym miesiącu wspominałam o tym lakierze. Bez żadnego taupe code'u utrzymuje się na naszych paznokciach około tygodnia, czyli to jest coś, czego ja od lakieru wymagam. Kolejny lakier, który w tym miesiącu również skradł moje serce, jest to OPI 59 My Chihuahua Beats. Jeżeli chodzi o ten kolor, kolor malinowy, czerwony, troszkę wpadający w róż, bardzo fajnie wygląda na naszych paznokciach, ożywia każdą stylizację, także taki kolejny malinowy kolor must have na tą jesień i zimę. Dobra, jeżeli chodzi o kolorówkę, mam trzy produkty. Jak wiecie, jestem wielką fanką dwóch pomadek z MAC-a, Speak Louder i Chatterbox. Bardzo często o nich wspominam, natomiast w tym miesiącu zaskoczyły mnie dwa produkty. No i muszę Wam powiedzieć, że się w nich zakochałam i stały się chyba od pierwszego użytku moimi ulubieńcami. Mowa tutaj o produkcie z Maybelline, numerek 150, Find for Fuchsia. I jest to taki kolor nie fuksjowy, bo jest to kolor różowy, dość rażący, trochę neonowy i jest to taki baby pink i już Wam pokażę, jak ten kolor wygląda. Ja od czasu do czasu bardzo lubię takie właśnie jaskrawe, delikatne, różowe kolory i fajny, ma konsystencję takiego lip buttersa z Revlonu, miło nawilża usta, fajnie się na nich prezentuje, dość długo utrzymuje się na naszych ustach i w duecie razem z tym produktem używam błyszczyk. Ja nie jestem ta od błyszczyków, błyszczyków używam bardzo rzadko, natomiast błyszczyk z Eveline, który zawiera w sobie arganowy olejek i nazywa się Lovers Ultra Shine, zachwycił mnie, fajny, jest naprawdę fajny, bardzo nawilżający, mięciutka szczoteczka, kolorek jest taki trochę łososiowy, zapach. Jeżeli chodzi o zapach, z dziewczynami ostatnio się zastanawiałyśmy, jak on pachnie. Pachnie dla mnie brzoskwiniami, pachnie dla mnie arbuzem, melonem, natomiast tu Was zaskoczę, ten zapach najbardziej przypomina mi takie brzoskwinie w puszce, w syropie. Co tu dużo mówić, nie skleja mocno ust, nie jest mocno klejący, włosy do niego nam się nie garną, także polecam bardzo gorąco. Jeżeli lubicie błyszczyki, ma fajną konsystencję, fajną gamę kolorów i bardzo ładnie pachnie, to polecam gorąco. Błyszczyk z Eveline. Okej, i ostatnia rzecz, będzie to eyeliner z Maybelline. Jeżeli chodzi o mnie, to ja zazwyczaj używam czarnej kredki. Jakoś zawsze eyelinerem zrobię sobie krzywdę, natomiast jeżeli chodzi o ten właśnie z Maybelline, sprawdził się u mnie fantastycznie. Polecam Wam dla osób, które nie są wprawione w robieniu kresek, tak jak ja. Wygląda tak, jest to taki bardzo, bardzo cienki pędzelek, pisak i muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo długotrwały, robi fajne kreski, także polecam, jeżeli chcecie wypróbować coś takiego. Dobra, i to by było na tyle. Szybko przechodzimy do pielęgnacji. Pierwszy produkt z pielęgnacji będzie to krem do rąk z L'Occitane. Ja mam akurat o zapachu mango, 30 ml. Jeżeli chodzi o ten produkt, to ja jestem za tym, żeby kupować sobie te mniejsze wersje niż te większe, ponieważ jest bardzo wydajny. Jeżeli chodzi jeszcze raz o ten produkt, jest dostępny teraz w Wielkiej Brytanii w Marie Claire w gazecie. Możecie kupić sobie właśnie taki kremik w dodatku, zupełnie za free, kupujemy gazetę, w gazecie mamy dodatek, 30 ml w zupełności Wam wystarczy, szczególnie jeżeli nie próbowałyście tych kremów, będziecie mogły sobie przetestować. Ja mam mango, fajnie pachnie, fajnie nawilża, jestem z niego naprawdę zadowolona. Kolejny produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację, jest to Pink Chiffon z Bath & Body Works. Body lotion, czyli balsam do ciała, o którym już Wam wspominałam i jak się zbiorę, to na blogu również pojawi się recenzja.
Moim zdaniem magiczny produkt, nie dość, że kapitalnie pachnie, słodko, kwiatowo, fantastycznie, to jeszcze mega nawilża naszą skórę. Rano po przebudzeniu, jak wstaję, to czuję ten zapach, czuję, że moja skóra jest nawilżona. Cena to 18 zł, dokładnie 17,99, ale jest bardzo wydajny, ja go używam bardzo często i zobaczcie, zużycie jest minimalne. Także polecam bardzo gorąco, koniecznie wypróbujcie, jeżeli lubicie takie słodkie, kwiatowe zapachy, myślę, że na pewno Wam się spodoba. Jeżeli jesteśmy przy balsamach, to tutaj mam również masełko. Pierwsze moje masełko z Patten Wrap i naprawdę skradło moje serce. Ja tutaj mam masełko do ciała, które nazywa się Otulające. Zawiera w sobie karmel, cytrynę i wanilię, 100% naturalne. Jeżeli chodzi o masło, robi to, co ma robić, czyli nawilża, fantastycznie pachnie i naprawdę jest otulające, ponieważ zapach karmelu, cytryny i wanilii wprawia, że nasze zmysły się budzą. Ja przynajmniej bardzo lubię zasypiać, kiedy mam te masełko po kąpieli na sobie. Także jest to mój pierwszy produkt z Patten Wrap. Zdecydowanie skradł moje serce. Jeżeli nie próbowałyście, to polecam Wam wypróbować sobie właśnie to masełko. Okej, ostatnia rzecz z pielęgnacji. Ewa Red Lipstick Monster. Zawsze będzie mi się chyba kojarzyła z tym produktem. Perfekta oczyszczanie, mleczko micelarne do demakijażu naszej twarzy. Jeżeli chodzi o mleczka, ja już Wam mówiłam, nie cierpię, nienawidzę, nigdy nie polubię, nie cierpię konsystencji mleczka i zmywania tym mojej twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o płyny micelarne, jestem jak najbardziej na tak. Więc postanowiłam spróbować tej kombinacji i naprawdę zaskoczyła mnie. Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Fajnie zmywa makijaż, fajnie zmywa eyeliner, zmywa pomadkę, zmywa podkład. Jedyny taki mały minus może tego produktu to to, że szczypie trochę w oczy, więc musimy uważać. No i to jest chyba dla niektórych dość duży minus, natomiast dla mnie jest mały, ponieważ ja uważam. No i czy kupiłabym ten produkt? Na pewno kupiłabym go ponownie. Dostępny jest w Polsce, ja go dostałam, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś go dostanę. Także polecam bardzo gorąco mleczko micelarne Perfekty. Ostatnia rzecz kosmetyczna, dużo nie będę mówić, oczywiście jest to Guerlain i zapach czarna sukienka, nazwa po francusku, więc wybaczcie, nie będę czytała. Zdecydowanie zapach czekolady, połączonej z pikanterią, czyli połączonej z takim chili, pachnie dla mnie bombonierką, pachnie dla mnie takimi alkoholowymi wiśniami w czekoladzie. No super, elegancki, otulający, wyczuwam w nim też słodkość, ale również, tak jak mówiłam, chili i pieprz. Polecam bardzo gorąco, jeżeli jesteście fankami takich właśnie zapachów. Dobra, i trzy ostatnie rzeczy, szybciutko, świeczka. Świeczka to zdecydowanie pineapple i cilantro z Yankee Candle. Super się sprawdza, ja ją zazwyczaj palę wieczorami w sypialni. Jak dla mnie pachnie bardzo, bardzo mocno kokosem, trochę ananasem. No i polecam. Zapach fajny i sprawdza się super na jesień, również na lato, bo jest taki ciepły. Ciepły, a zarazem słodki. I dwie ostatnie rzeczy. Tadam! Pierwsza to będzie z Cadbury. Czekolada. Jako, że mamy długie jesienne wieczory, lubimy wypić sobie grzane wino, ulubioną herbatkę. Ja również lubię wypić sobie gorącą czekoladę. Ta jest odtłuszczona, ponieważ zawiera tylko 40 kalorii i zalewamy ją wodą i czekolada jest gorąca. Nie wyobrażacie sobie, jaki piękny zapach unosi się w całym domu. Jest pyszna, słodka, nie dodajemy mleka, wystarczy dodać wodę i jest ona po prostu bardzo lekka. Także polecam bardzo gorąco, wypróbujcie, dostępna w dużych supermarketach. I ostatnia rzecz, wiecie, że jestem wielką fanką tych herbatek. To jest nowe opakowanie, jeszcze nie napoczęte. Zawsze kupowałam te herbatki w oddzielnych pudełeczkach, natomiast teraz firma zrobiła coś dla fanów herbaty i wszystkie ulubione smaki połączyła w jedność. Tutaj na przykład mamy truskawkę i malinę, mango i truskawkę, porzeczkę i wanilię, żurawinę i czerwone pomarańcze. Także coś dla mnie naprawdę wspaniałego. Mam miks, wszystko w jednym pudełeczku, moje ulubione herbatki. Także to by było na tyle. Coś na jesienne wieczory, czekolada, gorąca czekolada i herbatki, polecam bardzo gorąco. Okej, i dobiegłyśmy do końca. W tym momencie ogłoszenie parafialne, bardzo ważna informacja. Słuchajcie, 3 listopada w niedzielę o godzinie 17 odbędzie się spotkanie YouTube'owe z Wami, widzkami w Warszawie. Razem z Karolcią, Karoliną ze stylizację i z Deoleską organizujemy właśnie 3 listopada w Warszawie o godzinie 17 spotkanie z Wami. Było naprawdę bardzo dużo próśb, żeby takie spotkanie w Warszawie zrobić. Ja się wybieram do Polski na kilka dni, no i postanowiłyśmy z dziewczynami, że takie spotkanie zrobimy. Także wstępnie godzina
17, niedziela, 3 listopada. Wszystkie informacje znajdziecie zarówno u mnie na Facebooku, u Oleski i u Karoliny. Także śledźcie Facebooka, tam na pewno znajdziecie wszystkie bardziej ścisłe informacje na temat tego spotkania. Także wszystkich z okolic Warszawy i z Warszawy zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie o 17, 3 listopada w Warszawie. Miejsce spotkania oczywiście i więcej detali znajdziecie na naszych Facebookach. I to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy Bugi oglądacie. Pozdrawiam, ściskam i przesyłam buziaczki. Pa, pa! I mam nadzieję, że zobaczymy się już w niedzielę 3 listopada.